Dzień dobry, bardzo się cieszę, że dzisiaj pan profesor Marek Kwiecno powie nam o fizyce doświadczalnej. I kurczę, czym się to różni ta fizyka doświadczalna od niedoświadczalnej? Dla mnie to jest czarna magia. Dzień dobry. Nie, czarna magia to chyba nie może być. Fizyka ma dwie części, rzeczywiście tak. I one obie są bardzo ważne, obie są potrzebne. Celem ogólnym fizyki to jest opis świata, który nas otacza. I opisujemy to poprzez modele matematyczne. A więc część ta teoretyczna, której wyznawcy i praktykujący pracują, wdrażają, polega na stworzeniu modelu matematycznego, abstrakcyjnego. Ale żeby sprawdzić, czy ten model jest prawny, czy rzeczywiście odpowiada rzeczywistości, no to trzeba wykonać eksperymenty, żeby sprawdzić, przetestować ten model. No więc część doświadczalna zajmuje się zdobywaniem informacji takich liczbowych o tym, co się dzieje w świecie, po to, żeby porównać z modelami teoretycznymi. To zaraz, to wy robicie taką rolę służebną dla teoretyków? No zależy, z której strony się patrzy, bo czasami oczywiście badania się posuwają niezależnie i w poszukiwaniach doświadczalnych często odkrywamy rzeczy, których teoretycy nie spodziewali się. Więc to jest, no prawda, ja się zajmuję fizyką jądrową i to jest bardzo dobry przykład. Promieniotwórczość została odkryta całkowicie przypadkowo przez Becquerela. I to to jest bardzo interesująca historia, bo ona pokazuje, że jaka jest rola przypadku, ale też rola geniusza, który jest w stanie zauważyć, że coś się stało nieoczekiwanego. No, bo on naświetlał uran na słońcu owinięty papierem fotograficznym, bo wydawało się, że ten uran jest po napromieniowaniu przez słońce wysyła jakieś tam fluorescencje. I kiedyś była brzydka pogoda, więc on nie wystawił, a wywołał te zdjęcia, czyli zrobił coś głupiego. No? Znaczy ja mówię studentom, że no to jest taki przykład, no a zobaczmy, co się stanie. No, bez sensu ktoś. I to przyniosło ogromne odkrycie, które pozwoliło nam zajrzeć w fizykę subatomową, czyli w skalach mniejszych niż rozmiary atomów. Super. Ja do dziś pamiętam taki eksperyment. No, oczywiście z punktu widzenia fizyki teoretycznej pewnie nic nie wielkiego, przełomowego nie przyniósł, ale mnie bardzo zaciekawił, że była sobie dziewczynka i to w Afryce, która zadała nauczycielowi pytanie, dlaczego woda ciepła szybciej się zamraża niż zimna. To nie była dziewczynka, to był chłopiec. A to był chłopiec, okej, no to trudno. Ale ja też nie wszystko pamiętam, bo nie pamiętam. To zjawisko nosi nazwę efektu i tu jest nazwisko tego chłopaka. To jest bardzo dziwny przypadek, który ja nie wiem, jakie jest rozwiązanie. Ludzie się tym zajmują od lat i nie jest to do końca oczywiste. Wydaje mi się, że to nie jest rozstrzygnięte. Ale to, co mnie zaciekawiło, bo jakby istotą sprawy, no w końcu nie jest też samo wyjaśnienie, ale to, że no ta fizyka doświadczalna no ma wymiar ludzki, tak? Może sobie się zdarzyć, że ktoś zacznie sobie główkować, myśleć i coś zauważy. Nie tyle główkować, co trzeba coś zacząć robić, prawda? Trzeba próbować manipulować, prawda? Próbować coś zmierzyć. Bo już główkowanie to jest właśnie ta część teoretyczna i my doświadczalnicy no, musimy rozumieć tych teoretyków, musimy rozumieć te ich modele i do nas należy wymyślenie, jak najlepiej sprawdzić te ich modele, więc to też jest trudne więc my jesteśmy być może nawet bardziej zaangażowani w rozumienie teorii niż teoretycy w rozumieniu naszych doświadczeń i byłoby dobrze, gdyby oni też wiedzieli, co my możemy zmierzyć, gdy oni pracują nad swoimi modelami. Taki był problem teorii strun, prawda, która chyba chyli się ku upadkowi, ale przez wiele lat była rozwijana przez bardzo mocnych i zdolnych teoretyków i cały czas nie było żadnego połączenia ze światem, z eksperymentem. Było wiadomo, jak to sprawdzić. To kto się powinien zapalić do tego, żeby się zajmować fizyką doświadczalną? Znaczy mówimy o zajmowaniu się naukowym, tak? Ale właśnie, to powiedz, bo czy jest pole dla ludzi? Bo ja bym zachęcał wielu ludzi do studiowania fizyki nie tylko po to, żeby później pracować naukowo. Do pracy naukowej rzeczywiście trzeba mieć pewne predyspozycje takie bardziej psychologiczne niż mentalne.
Ale to dobrze, to może zacznę od odpowiedzi na pytanie o fizykę doświadczalną. No trzeba lubić majsterkować, trzeba lubić aparaturę, technikę, elektronikę dzisiaj, więc ludzie, którzy są zainteresowani takimi rzeczami, na pewno się odnajdą w fizyce doświadczalnej. Ale po kursie fizyki doświadczalnej, znaczy my się uczymy wszystkiego, nie ma podziałów na studiach, prawda, na fizykę doświadczalną i teoretyczną, podział następuje dopiero na drugim stopniu, gdy się wybiera specjalizację. Ale po fizyce i teoretycznej, i doświadczalnej można robić bardzo różne rzeczy, nie trzeba zostać w nauce. A co zwykle robią ludzie? No więc może zacznę od tego, że fizyka jest bardzo dobrze usytuowana jako takie centralne miejsce, z którego można dryfować w bardzo różne strony. Albo do matematyki, albo do filozofii. Bardzo wielu filozofów wcześniej studiowało bądź kończyło fizykę, bo przynajmniej ci filozofowie, którzy się zajmują filozofią natury, no to muszą mieć podstawy fizyczne. Tego się już nie da się uprawiać filozofii takiej bez znajomości fizyki. Lub w stronę techniki, czy zaawansowanej inżynierii. Więc jak ktoś nie wie jeszcze, czym chce się zająć w przyszłości, a chciałby przeżyć przygodę intelektualną taką związaną właśnie z naszym światem, to fizyka jest fantastycznym miejscem startu, bo można się przekonać po pierwszych 3 latach, czy chcemy zostać matematykami, zająć się abstrakcyjną matematyką, która jest oczywiście znacznie szersza niż to, co fizycy używają, ale my musimy się nią posługiwać, albo zdryfować w stronę filozofii, albo w stronę właśnie jakichś technicznych rozwiązań, ale podczas studiów musimy uczymy programowania, uczymy rozwiązywania problemów i to jest przydatne w bardzo szerokich zastosowaniach. Bardzo dużo absolwentów idzie do instytucji finansowych, do ubezpieczeń, do banków, na giełdę, prawda? No to wszystko, co jest związane z finansami, z ubezpieczeniami, tam, gdzie właśnie są zastosowania matematyczne. No i do branży IT, tam, gdzie jest programowanie potrzebne. Fizycy nie są tak dobrymi specjalistami jak absolwenci informatyki, ale mają praktyczne podejście i to jest ważne. Więc moja żona kiedyś starała się, moja żona jest z wykształcenia biologiem, ale pracuje w banku. I był moment, że chciała zmienić tą pracę i szukała i w Narodowym Banku Polskim jej powiedzieli, szkoda, że pani nie jest fizykiem jądrowym. Więc ja się wtedy ucieszyłem, że jakby co, to ja mam gdzie uciekać. Na szczęście nie muszę i cieszę się. Ale to pokazuje, że dlaczego w banku chcieliby fizykę jądrowego, prawda? Tu fizyka jądrowa nie ma nic wspólnego z bankowością. No to słowo jądrowe to chyba było przypadkiem, mi chodziło o fizykę, prawda? Kogoś, kto nie boi się problemów, nie boi się zagadek, szybko się nauczy. Matematyka finansowa jest strasznie łatwa. Ja kiedyś byłem chory, leżałem w łóżku i znalazłem książeczkę z matematyki finansowej. Przez 2 dni ją przeczytałem i stwierdziłem, że to jest strasznie proste. My robimy dużo trudniejsze rzeczy, mimo że ja nie mam talentu matematycznego, nie jestem matematykiem. Super ciekawe. A to kto wobec tego nie powinien na takie studia się wybierać? A nie wiem, czy są tacy ludzie. No jak ktoś nie lubi matematyki, prawda? Jak ktoś bardzo nie lubi, są tacy ludzie, którzy mają awersję z jakichś powodów. Ja przypuszczam, że większość ludzi, którzy deklarują, że nie lubią matematyki, to po prostu nie trafili na dobrego nauczyciela. Albo zostali jakoś zrażeni. No ale dobrze, przyjmijmy, że są ludzie, którzy no jakoś nie są w stanie, nie lubią tego, odpycha ich to, prawda? No to nie, to raczej nie. Ktoś, kto nie lubi łamigłówek, prawda? Albo nie lubi, nie wiem, sudoku rozwiązywać, albo jakiś zagadek, prawda? No to ktoś, kto nie lubi książek przygodowych, to nie. Prawda? Bo tutaj mamy przygody, rozwiązywanie łamigłówek, poszukiwanie skarbów, no i rozwiązywanie problemów. Chyba wiem, o czym mówisz, bo dla mnie, jak coś mi nie działa w sprzęcie, to dla mnie to jest coś, na co jestem w stanie poświęcić nieproporcjonalną ilość czasu, żeby zrozumieć dlaczego i to naprawić. No to tacy ludzie na fizykę są... Ale wiem, że są ludzie, którzy tak nie mają. Po prostu nie działa, no to trudno. Trzeba się pogodzić z tym, taka jest natura świata i nie będzie działało. No i nigdy się tak nie zrobi. No więc to właśnie takie podejście, że spróbujmy zobaczyć, dlaczego nie działa, może uda się naprawić, to jest... Takich ludzi zapraszam na fizykę. To powiedz, co osoba, która ma przed sobą, powiedzmy jeszcze rok, dwa przed podjęciem studiów, co mogłaby teraz zrobić, żeby już się dobrze przygotować?
Nie wiem, czego uczą w szkole teraz. Za moich czasów nic nie trzeba było robić. Wystarczyło dobrze zdać maturę z fizyki, z matematyki. Myśmy na matematyce różniczkowali, całkowali. Nie wiem, czy dzisiaj to robią w ostatnich klasach. Ale my na naszym wydziale jest specjalny kurs dla ludzi, którzy mają pewne opóźnienia i mogą sobie nadrobić zaległości. I gdyby ktoś chciał się przygotowywać, jest taki bardzo dobry podręcznik Resnik Halliday. Do moich czasów to były 2 tomy, potem wyszło nowe wydanie w takim wielkim tomisku, bardzo kolorowy. Mi się wydaje, że to zostało przetłumaczone przez PWN, jest po polsku. I to jest takie, ta książka powstała z myślą o studentach kierunków przyrodniczych, medycyny, więc to jest taka fizyka troszkę wyżej niż polskie liceum, ale niżej niż fizyka uniwersytecka. I warto to przeczytać po prostu, zobaczyć. Okej, Resnik Halliday, fizyka. Tak. Super. To może w tytuł ma jakiś bardziej złożony, ale nie da się tego pomylić. Resnik Halliday, tam jest jeszcze, w nowym wydaniu jest jeszcze trzeci autor, ale Resnik Halliday to jest adres, który natychmiast w Google naprowadzi na to, co trzeba. Dla mnie bomba. Można się jakby bez poświęcania roku na to zobaczyć, czy z grubsza to jest to, co nas kręci. Jeśli ktoś mieszka blisko uniwersytetu jakiegoś, na przykład w Warszawie, to są organizowane takie zajęcia dla uczniów. O. Są na pracowni, na laboratoriach. No, oczywiście u nas, na naszym Wydziale Fizyki, Wydział Uniwersytetu Warszawskiego, jest taki program świetny Zapytaj Fizyka. To są otwarte wykłady dla publiczności. Przychodzi na to masę uczniów, więc też zapraszam wszystkich na to. To można zobaczyć, jak nasz wydział wygląda i można posłuchać interesujących ludzi. Czasem te wykłady są za trudne. Ja na to chodzę z ciekawości i widzę, że to jest źle, że to za trudne jest, ale mimo wszystko warto przyjść i zobaczyć, bo to daje jakieś poczucie, jak to wygląda, co tam się dzieje. Nie wiem, jak jest w innych miastach. No, to tego nie wiem. Ale przypuszczam, że na każdym uniwersytecie lepszym, no to prowadzone są takie akcje, żeby zachęcić młodzież. Mamy dni otwarte. Na dni otwarte też są poświęcone specjalnie dla kandydatów na studia i organizujemy pokazy, wykłady. W naszym laboratorium jest specjalny program mamy i tam zawsze wszystkie miejsca są zajęte. Przychodzi 30-40 osób w grupach i pokazujemy im promieniotwórczość. Wow, super. A powiedz tak, jakbyś miał spojrzeć na medianę zarobków po fizyce, jak to może wyglądać? Nie mam pojęcia, jaka jest mediana zarobków. Mogę powiedzieć tak, że w nauce zarobki są słabe, ale to wszędzie na świecie tak jest i myślę, że to tak powinno być. Oczywiście lepiej by było, żeby były trochę większe, ale natomiast zarobki w tych fizycy, którzy idą do przemysłu w sensie IT, prawda, czy ubezpieczenia, czy finanse, zarabiają bardzo dobrze, tak jak w tamtych branżach się płaci. Mój syn skończył SGH i pracuje w banku. Jego pierwsza pensja była mniej więcej taka jak moja pensja profesora po 30 latach pracy, więc prawda, to jest ta skala. Więc to jest trochę nieprzyzwoite, ale da się wyżyć z tego. Trzeba mieć pasję. Jak się ma pasję, to wtedy człowiek mniej liczy pieniądze. Zawsze pytam, troszkę odpowiedziałeś na to przed chwilą, ale czy poleciłbyś studiowanie fizyki osobie z bliskiej rodziny? Tak, na pewno. Mój starszy syn skończył fizykę, przy czym on był bardzo niezależny i ja czułem, że on bardzo nie chce, żeby go zmuszać do czegokolwiek, więc ja go nie namawiałem za bardzo. Ja go oczywiście przez wiele lat starałem się zainteresować takimi przedmiotami, ale potem odpuściłem i okazało się, że on w tajemnicy przede mną poszedł na nasz wydział i okazało się, że nauczyciel w liceum Hoffmanowej był taki dobry, że zachęcił go. I on skończył fizykę, zrobił doktorat i pracuje teraz, odszedł od nauki i pracuje w firmie zajmującej się big data. To jest jeszcze jeden nowy sektor, który będzie się rozwijał. Fizycy umieją, czy czasami są zmuszeni do analizowania ogromnych zestawów danych. On był w fizyce cząstek elementarnych i to właśnie jest taki przypadek. I ta wiedza i te umiejętności są potrzebne właśnie w firmach, które się zajmują wielkimi zestawami danych. Nie wiem, analiza floty samochodów ciężarowych w Europie. Prawda? Takie rzeczy. Są tysiące przypadków.
I on zna narzędzia i nie boi się tego, prawda? To, to jest przypadek właśnie kariery po fizyce. I oczywiście też on pracuje w Londynie, więc, więc jego pensja jest dużo większa niż pensja profesora w Polsce, ale ja się cieszę. Super, to gratuluję, gratuluję obydwu oczywiście tych, no, było, nie było jednak sukcesów rodzinnych. A powiedz, gdybyś miał się zastanowić, co może zaskoczyć osobę, która się na fizykę wybiera? Czyli co jest czymś, o czym by ktoś nie pomyślał, nie studiując fizyki, a co jest oczywiste, jak już się to zacznie? No jedno rozczarowanie takie, które można przeżyć, to jest takie, jak bardzo potrzebna jest cierpliwość. Szczególnie w fizyce doświadczalnej. Bo teoretycy, prawda, no to pracują z ołówkiem, prawda, i kartką, i jak im coś nie wyjdzie, to wyrzucają do kosza, zabierają się dalej, cały czas pracują. W mojej dziedzinie na przykład, właśnie fizyce jądrowej, najbardziej zaawansowane prace prowadzimy w laboratoriach zagranicznych. Tych laboratoriów takich najlepszych jest niewiele, chętnych jest bardzo dużo. I teraz nawet jak wygram konkurs na eksperyment, to, się, to muszę czekać na to, że kiedy oni mi pozwolą tam wejść i wykonać te moje pomiary. Tak? To trwa, pomiary trwają tydzień, a ja czekam 3-4 lata. Wow. I na przykład, więc to jest fatalne i nie mogę planować, na przykład nie mogę doktorantowi tego zaproponować, no bo nie wiadomo kiedy to będzie. Prawda? Zwłaszcza teraz po zmianie, po reformie Gowina, która była fatalna, przynajmniej dla nas, to teraz bardzo trudno jest przedłużyć doktorat. Nie można powiedzieć, o nie było eksperymentu, nie z naszej winy. Prawda? Więc cierpliwość. Te eksperymenty czasami nie wychodzą, nie udają się, prawda? Jedziemy do Ameryki, a tutaj nagle cyklotron został zalany wodą. No, przepraszamy, niestety w tym tygodniu nie będzie wiązki, prawda? My wydaliśmy wszystkie pieniądze, jakie mieliśmy, żeby pojechać z naszą aparaturą do USA. No dobrze, no to mieliśmy wolny czas, bilety były, zmiana terminu biletu często jest droższa niż pobyt, no to pojechaliśmy z wycieczką nad Niagarę i spędziliśmy bardzo miły czas, ale potem musieliśmy znaleźć nowe pieniądze, żeby przyjechać jeszcze raz i zrobić ten pomiar. Więc to są takie stresy, frustracje związane z tym, że nie możemy panować nad wszystkim. Że nie mamy takiego ośrodka w Polsce. Zresztą jakbyśmy mieli w Polsce, to też, też byśmy mieli frustrację, bo to zawsze tak jest, że to nie zawsze działa. No, nie zawsze. Więc trzeba wykazać się cierpliwością i to jest ważniejsze niż talent. Szczęście trzeba mieć, to jest najważniejsze. To polecamy, miejcie szczęście. Szczęście tak, tylko szczęściarze. I być cierpliwym, nie poddawać się za szybko, prawda? To trzeba przejść przez... I na początku to jest trudne. Ja byłem w gorącej wodzie kąpany i bardzo źle przeżywałem to, że czekam i nie wiadomo, czy to przyniesie jakiś skutek ta moja praca, czy nie. Na szczęście się udało wszystko, ale i teraz już jest mi łatwiej, ale trzeba przejść przez taki etap trudny. No ja im dłużej żyję, tym bardziej myślę, że konsekwencja jest ważniejsza od inteligencji. No tak. W pewnym przedziale oczywiście. W pewnym przedziale, tak. Znaczy, tak. Ale no, w każdym razie na pewno, a na pewno bardziej niż talent właśnie, bo talent bywa często w... zgubny nawet, bo ludzie utalentowani to są tacy ludzie, którym wszystko przychodzi bardzo łatwo, prawda? Dużo łatwiej niż innym. Prawda? I wtedy oni, im jest trudniej przyjąć do wiadomości, że na przykład nie, trzeba poczekać, że się bije głową w ścianę, że jak to, no to szybko idzie, a to nie ma wyników, prawda? I oni to gorzej znoszą. A ludzie, którzy mają na początku studiów na przykład problemy, mają trójki. Znam kilku profesorów, którym bardzo źle szło na początku, tak? Ale potem nagle się rozwinęli i okazało się, że są świetni. A wielu laureatów olimpiad fizycznych nie zostaje w nauce i w ogóle odpada, prawda? Nie dają sobie rady, nie znajdują się, są, jakby wypalają się wcześniej. Także to nie trzeba mieć talentu wielkiego, trzeba mieć pasję, trzeba mieć upodobanie do właśnie łamigłówek i być cierpliwym. Tak? To słuchajcie, to jest jakby ważna, myślę, uwaga, do warto zapamiętania. Nie przejmujcie się, jak nie jesteście numerem jeden, tylko ciśnijcie do przodu, tak? To jest chyba kluczowe. Słuchaj, na koniec zawsze pytam o taką jedną rzecz. Czy kojarzy się jakaś anegdotka albo zabawna historia związana z twoją dyscypliną? Może tak. Ja mam taką małą, może nie bardzo śmieszną anegdotkę, która ma znaczenie w tym kontekście, o którym rozmawiamy. Mianowicie chciałbym, żeby młodzi ludzie zrozumieli, że oni są
bardzo ważni dla nas, często bardziej ważni w naszych zespołach niż mogłoby się wydawać, z tego powodu, że technologia idzie tak szybko do przodu, że starsi ludzie nie ogarniają nowinek. Jak ja byłem młodym doktorem w latach 90. i byliśmy na eksperymencie w bardzo zaawansowanym laboratorium we Francji, prowadziliśmy pomiary i dane się zapisywało na taśmach magnetycznych. Dzisiaj młodzi ludzie nawet nie wiedzą, jak to jest, nie widzieli, jak to jest, takie duże szpule taśm magnetycznych. Ale to były nowoczesne stacje taśm magnetycznych. I pod koniec eksperymentu zrobiliśmy sobie prywatkę. Francja jest świetnym krajem, bo tam można było pić alkohol na terenie laboratorium, więc oczywiście francuskie wino świetne. I co gorsza, lokalny specjał Calvados. No i młodzi ludzie tam zaczęli biesiadować i na dyżurze, zawsze ktoś dyżuruje przy pomiarach, zostało dwóch starszych niemieckich profesorów. I eksperyment się skończył kilka godzin wcześniej, więc zebraliśmy mniej danych, dlatego że oni nie umieli zmienić tej taśmy. Dla nich to było za nowoczesne i oni po prostu nie umieli tego zrobić. No i myśmy się bardzo śmiali z nich, że to co, jak to, no to profesor z Göttingen nie umiał taśmy zmienić. A teraz, niedawno byłem w bardzo podobnej sytuacji. Prowadziliśmy bardzo dla nas ważny eksperyment w Ameryce i okazało się, że jedyną osobą w grupie, która umie programować w języku LabVIEW, który był potrzebny do kontroli tego naszego najważniejszego instrumentu, był mój doktorant. Ja nie miałem pojęcia, jak to działa i nie umiałbym naprawić niczego, prawda? I nagle się zorientowałem, że jak mu się coś stanie, nie wiem, potrąci go samochód, ktoś go porwie, prawda, czy on gdzieś ucieknie, to w ogóle cała ekspedycja upada, prawda? Bo on umiał to robić, a nikt starszy nie umiał. I to podobnie jest z programowaniem mikroprocesorów, czy pamięci FPGA, są takie, to jest bardzo nowe, niedawno weszło i ci młodzi to umieją robić, a starsi nie umieją, więc my ich naprawdę potrzebujemy. Ten człowiek, czyli nawet, prawda, on się uczy, on robi doktorat, jeszcze wszystkiego nie umie, ale on umie niektóre rzeczy, których my nie umiemy i to jest fantastyczne. Także młodzi ludzie w naszych zespołach odgrywają naprawdę ważną rolę. Super, i o tym pamiętajcie, jesteście potrzebni. Jesteście potrzebni, absolutnie. Moim Państwa gościem był profesor Marek Fitzno, Polska Akademia Nauk. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.